są razem, że jesteśmy wszyscy razem ze sobą. Wiadomość tragiczna maksymalnie. Musieliśmy się z nią zmierzyć już wczoraj, kiedy w studio mnóstwo ludzi, kiedy atmosfera bardzo gorąca i kiedy sumy, które były deklarowane, już mówiły, że orkiestra po raz kolejny zagrała fantastycznie, gra bardzo pięknie. Zareagowaliśmy natychmiast emocjonalnie, mówiąc o tym, albo przekazując ode mnie, że ta nienawiść, która jest gdzieś w ludziach, w sposób ekstremalny eksplodowała, w sposób ekstremalny. I proszę Państwa, trudno winić tutaj organizatorów, to się zdarzyło na przepięknej, pokojowej, fantastycznej, bliskiej wielu Polakom, bliskiej sercu imprezie. I każdy, kto na nią wchodzi, kto idzie na scenę, może mieć tam różną swoją rolę. Mógł nawet ktoś wejść z dwumetrową szablą, może będzie coś pokazywał. Trudno tutaj mówić jednoznacznie o złym zabezpieczeniu, bo ten finał nie odbywa się w Syrii ani w Afganistanie, on się odbywa w Polsce, w przedszkolach też. Wyobrażacie sobie, że w każdym przedszkolu będzie antyterrorysta, będzie kontrolował wszystkich. Nasza scena też była otwarta, była bardzo dobra ochrona, bo to jest nasza ochrona. Taka sama jak pracuje na najpiękniejszym festiwalu świata. Ale w tym studio każdy był obok mnie też. Mnóstwo ludzi wchodziło, wychodziło. Z tymi ludźmi się witałem. Oprócz naszych gości, których zaplanowaliśmy, jak nigdy w tym naszym studiu przeszło masa ludzi, masa ludzi. Wejście było maksymalnie uproszczone. Więc charakter tak samo koncertu w Gdańsku był taki, że każdy mógł wejść i uchronić się przed człowiekiem, który ma tak straszne zamiary. Jest piekielnie trudno, piekielnie trudno. Politycy, tacy jak prezydent kraju, mają obowiązkową ochronę. I nieraz to widzieliśmy, kiedy przyjeżdżali do nas do studia w poprzednich latach. Ta ochrona z racji przepisów jest. Ale tak samo był z nami prezydent Warszawy ze swoim dzieckiem, stał obok mnie na scenie. I naprawdę ta scena jest czymś niezwykle otwartym. Tragiczna sytuacja związana z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, z finałem. Taka już pozostanie. Zawsze mówiliśmy, uratować jedno życie, warto, aby orkiestra i nasza fundacja funkcjonowała. To życie zostało stracone także podczas najpiękniejszego dnia, jakim jest finał. Osobiście składam rezygnację, z szefa fundacji, czyli z prezesa zarządu. Fundacja dalej będzie funkcjonowała, ale może to ułatwi także wszystkim tym, którzy nawet dzisiaj nie pohamowali się, aby napisać obrzydliwe słowa w moim kierunku. Obrzydliwe słowa w moim kierunku. Mówiłem o tym, że ta nienawiść, także w moją stronę, w stronę fundacji, grzeje od 25 lat. Przez pierwsze dwa lata ludzie nawet nie kumali, co mogą nam zarzucić. Od 25 lat staczam boje z ludźmi, którzy tak samo mi grożą. I niestety polski wymiar sprawiedliwości, a także policja sobie z tym kompletnie nie daje rady. Zgłaszamy te rzeczy na policję. I sami nawet mówimy, że nie warto, bo nikt z tym nic nie robi. Proszę wejść na portale prawicowe, nawet dzisiaj, przeczytać rzeczy na mój temat, proszę przeczytać, co pisze jedna z posłanek, osób, która zasiada w Sejmie. To jest ten tekst, który się sączy. Policja zatrzymała dzisiaj, usłyszałem to w mediach, osobę, która groziła śmiercią prezydentowi Poznania chyba, jeszcze w Wrocławiu. Do tej pory takie groźby były traktowane jako krytyka. Ja się z tym spotykam, także w wyrokach sądowych, gdzie ten stopień krytyki w Polsce rozszerzył się w sposób haniebny. Zahacza o język nazistowski,
o język faszystowski, o język gruźb. Ja się z tym spotykam. W związku z tym, nie będąc już szefem fundacji, będę dla niej pracował. W firmie, której pracuję przez cały czas. Ale już nie będę podejmował żadnych decyzji. W związku z tym, może wyluzują ci, którzy w Polsce dostali niesamowity, otwartą przestrzeń do takich działań. Proszę mi podać wyrok sądowy, który by za taki język kogoś ukarał. Proszę mi taki podać. Ja mam ten wyrok. Jurek Owsiak ma ten wyrok. Będę apelował tego wyroku. Ja mam taki wyrok. Uznaje się, że ja mówię językiem nienawiści w stosunku do jednej z pań posłanek. Miliard złotych ponad przeznaczonych na służbę zdrowia. I dzisiaj też wobec mnie się mówi, że używam takiego języka. Że prezydent zginął, ponieważ my jesteśmy współautorem tego, co się stało. Nie ma nic więcej do powiedzenia. To jest nasza fundacja. Te trzy osoby będą nadal prowadziły fundację. Dziękuję wszystkim, którzy byli razem z nami. Dziękuję za niezwykły finał. Nie poddajemy się. Fundacja się nie podda. Ale jeżeli mnie nie będzie, to może wszystkim tym szaleńcom, którzy mają nazistowskie pomysły z plasteliną włącznie. Pani Barbara Biela uraziła pani bardzo, bardzo mnie pani uraziła. Poczułem się istotnie jak w Auschwitz i pani to zrobiła. Dziękuję wszystkim Polakom, którzy byli ze mną, którzy są ze mną, którzy wspierali nas. Dziękuję za niezwykły finał. Tak będziemy liczyli pieniądze. Rekordowo ponad 92 miliony złotych. I także Gdańsk, który był razem z nami, moje miasto rodzinne. Także pan prezydent Paweł Adamowicz, który jedna z ostatnich fotografii, bardzo piękny, kolorowy, uśmiechniętego pana prezydenta, który pokazuje swoje rozliczenie ponad 5 tysięcy złotych. Zbierał razem z nami. Był razem z nami i będzie z nami do końca świata jeden dzień dłużej. Dziękuję bardzo. Wspierajcie fundację, bądźcie razem z nami. Teraz te pieniądze będziemy liczyli i za moment będziemy te pieniądze rozliczali. Kupując bardzo potrzebny sprzęt. I w tym nie spoczniemy. Fundacja nie spocznie nigdy. Dzięki bardzo. Wam dziękuję, to będzie wasza decyzja, to będziecie robić. Dzięki Danek. Bardzo. Dzięki go. I dzięki dla całej naszej załogi. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dziki kraj. Dziki kraj. Dziki kraj już nie. Zróbmy coś, żeby było on inny. Nie ma pytań.